przeszkadza ci na ścieżce, żebyś robiła sam. Jak się tego nauczysz na batucie, to potem na ścieżce kręcisz i stoisz, a nie leżysz na kupie. Bo ty gorszy na plecy. No jak tam stoi salto? Dobrze, teraz będzie rozkroczka, a potem próbujesz to swoje salto do siatki. Tak? Że nogi będą taki ruch szybki robiły, że to się wycofa, to już na płotę. Dzięki. Teraz idziesz na ścieżkę i szykujesz sobie układ, bo ty zaczniesz pokazy znowu na ścieżce jako pojedyncza, potem będzie dwójka, potem będzie dwójka, potem będzie trójka na samym końcu najefektywniejszy. A dwójka jest pierwsza. Najefektowniejszym układem jest... No dobrze, Marysia. Mogę w tył? Spokojnie tylko, nie spiesz się. Tak, można już w tył. To już skończył się repertuar, to sobie jeszcze raz przećwiczy i idzie na następna dwójka według wielkości. Stanie na rękach. Hop, dobrze, prawo, przód, potem gwiazda. Hop. Hop. O, z tego nogi proste z tego. No prawda. Ale jak ci nie wyjdzie, możesz zrobić raz i potem przewrót w przód. Brawo, Anielka! Brawo! Pierwszy element korbet. Stanie na rękach powinna złączyć stopy i już wracać na dwie nogi razem do wyskoku. Ok.
Tak ona... jest pierwszy element, pierwszego kroku, tylko ona to trochę inaczej robi, za każdym razem inaczej. No wiem, dlatego myślałem, że to przewrócę. Ale to jest układ taki, który ma pierwszy krok na ścieżce, tak? I chcę, żeby się już tego uczyła, nie? Okej. Więc mówisz korbet. Bo potem na zawodach to robi, prawdziwych zawodach. W jej kategorii wieku to jest pierwszy. Czyli stanie na rękach? Pierwszy układ, który korbet, dzieci tak? robią 6-7-latki. Pierwsze 7-8 lat. Tak, okay. Pierwszy układ w życiu na akrobatyce, na zawodach to jest ten. Ona ma troszkę więcej elementów. Ona ma więcej. Musisz dołączyć nóżki i od razu je ściągać. Jak jedna noga spotka się z drugą, to trzeba wracać. Teraz ja wiem, bo myślałem, że to jest dowolne, że może stanie na rekordzie coś. Szybko wstawić, tak? Spieszyć, bo wszystko bardzo a potem drugi element, wiesz? Nie, nie spiesz się tak bardzo. Bo trener powiedział, że mamy O, brawo Antek! Rękoma do tyłu,
Brawo, Kaniecie. Brawo, świetnie, Antek. Brawo, Anielcia. Tak. Brawo! Thank you.
kopnij!